Witam serdecznie widzów Rehab Kanapy, telewidzów i internautów. Bardzo często piszecie do mnie, że oczywiście powinienem zapraszać znanych raperów, ale powinienem też dawać szansę młodym raperom, którzy może jeszcze nie do końca są tak znani, ale warci tego, żeby zagościli u mnie. Wymieniacie wielu raperów. Myślę, że ten na pewno też można w nim pokładać jakieś nadzieje, bo przesłuchałem sobie jego płytkę i powiem, mądrze gada. Może to nie ma tego akcentu białostockiego, takiego nie śledzikuje, ale coś w tych tekstach jest. Słuchajcie, pogadam sobie z nim też o piłce ręcznej, o sekcji bokserskiej Hetmana Białystok i w ogóle. W takim razie zobaczmy sobie teledysk z Warszawy. I proszę bardzo, Maksim, witam Cię w imieniu telewidzów. Siemano, cześć wszystkim. Słuchaj, jak to jest z Twoją płytą? Czy to jest Twoja pierwsza płyta? Słuchaj, to jest moja pierwsza solowa płyta. Wcześniej jakby nagrałem mixtape razem z moim ziomem Adachem z Białegostoku i działałem tam na polu freestyle'owym, ale pierwsza taka solowa, pełnogrająca płyta. Gdzie wydałeś? W jakim wydawnictwie? Znaczy wiesz... I jak do niego dotarłeś? Czy oni dotarli do Ciebie? Nagrywając tą płytę, jakby byłem przekonany, że w zasadzie to jest nielegal, ale nagrywałem to z myślą, że to będzie taki totalny nielegal, że wydam sobie go sam własnym sumptem. Ale nagrywając właśnie, wiesz, poszczególne numery w studiu, napotkałem po drodze Ostrego z PWRD. Zaproponował mi pomoc w wydaniu. Później po drodze mieliśmy tam rozmowy z Fonografiką i Stepem. W końcu zdecydowaliśmy się na współpracę ze Stepem i dystrybucję na preorder.pl i na naszym preorderze i właśnie tak doszło do współpracy. Wiesz, bo tutaj jak piszą czasami maile do mnie i propozycje, pytam się kogo chcą zobaczyć na Rap Kanapie, to wiesz, chcieli twoich gości na płycie z Białegostoku, wiesz, Hukos. No nie dziwię się, wiesz, tak naprawdę, wiesz, no to chłopaki, którzy prezentują jeden z lepszych poziomów, według mnie, w Polsce, nie? Hukos z Cirą. Ostatnia płyta Ciry, Plastikowy Kosmos, czy Hukosa, wcześniejsza Knajpa. Według mnie, no jedne, wiesz, czołówki poszczególnych lat. I na pewno by mieli dużo do powiedzenia, bo i Cira, i Hukos, wiesz, lubią pogadać i się zaprezentować, nie? Pozdrawiamy chłopaków. To może zdrowie Ciry i Hukosa i wiadomo, innych białostockich raperów. Jak najbardziej. No właśnie, a jak to PWRD, no to taka bardzo oldschoolowa ekipa, nie? Bo ja ich pamiętam jeszcze dawno temu. Pamiętam, jak z Pichem mieli pojedynek freestyle'owy kiedyś, jeden z PWRD. Słyszałem o tym, no słyszałem. Tak. A jak u Ciebie wyglądało? Jakiego tam najbardziej znanego freestyle'owca miałeś, że tak powiem? Znanego? Wiesz, ja nie byłem jakimś takim mega freestyle'owcem, bardzo aktywnym, co się udzielał w wielu miastach. Bardziej, wiesz, często jakby walczyłem w obrębie Białegostoku i w samym Białymstoku. No wiele walk... Z Pogo miałeś okazję? Miałem okazję walczyć z Pogiem. Z Susanem walczyłem. Wiesz, no gdzieś tam dochodziliśmy w różne miejsca, nie? Z nimi. Różne drogi prowadzą freestyle'owców. Zobaczmy sobie teraz teledysk, który mam nadzieję prowadzi Was w dobry klimat. Jakie są teksty na Twojej płycie? O czym? Teksty? Tak naprawdę, no tak jak każdy, nie? O życiu przede wszystkim, no o moim życiu. To, wiesz, piszę o tym, co mnie otacza, jakby co widzę, co obserwuję, o swoich poglądach, nie? Jakieś historie, jakie mnie spotykają. Wiesz, no raczej staram się, wiesz, nie przemycać jakiegoś fałszu czy tam fikcji do tego. Po prostu mówię jak jest, no i ubieram jakby słowa rzeczywistość. Jak dużo przeklinasz na swoich płytach? Nie wiem, czy dużo. Nie, chyba nie dużo, no to naturalnie wychodzi, jakoś nie staram się wplatać. Patrzę, że w dresiku jesteś, takim kurczę trochę dresiarskim, to może uliczny hip-hop przeklina. Wiesz, no trzy paseczki, wszystko gram, bez przesady, że taki dresiarski, nie no prosto, wiesz, z roboty szybko tutaj przyjechałem, także no nie było za dużo czasu, wiesz. A gdzie pracujesz? W chemshopie. O, proszę. Proszę bardzo. A uczysz się? Uczę się, no, studiuję jeszcze. Co studiujesz? Filologię polską.
I to na przykład z Mickiewicza znasz ten, na pamięć jakieś rzeczy? Coś na pamięć nie znam, no co ty, nie uczy się tego jakoś. A ja patrz, cymbalistów było wielu, ale żaden nie śmiał cymbalić przy Jankielu. Dobra, to wpadasz do mnie na jakieś kolokwium, że tam pomożesz mi następnym razem. Nie stać cię, obawiam się, że cię nie stać, ale może tam jak się zapożyczysz z chłopakami. No właśnie, a jak to z Hukosem i kto tam jeszcze jest u ciebie na płycie? Beszczel. Beszczel, kto jeszcze? No, Białegostoku. PWRD. PWRD, kto jeszcze? Cira. Cira. Practice, też teraz młody kot Step Records. Blaze, Hazet, Adachu, to są ludzie z mojej ekipy. Nie? Starej. Stary i teraźniejszy, bo cały czas się kumamy. No ale teraz kariera solowa, widzę cię tutaj, sprowadza do mnie. No wiesz, no płyta jakby solowa, ale to nie znaczy, że tam już zacieram szlaki z nimi, nie? I już tam nie współpracuję. Cały czas tam się kumamy i w planach mamy wspólne jakieś projekty. A powiedz, czy to jest takie wrażenie, że Pich jest jakby jednak czołowym dalej reprezentantem Białegostoku na całą Polskę, wiesz, ze swoim rapem? Czy ja wiem? Wiesz, ja szanuję Pika i doceniam wszystko to, co zrobił i cały czas, wiesz, myślę, że jest jednym z głównych reprezentantów w naszym kraju. No trochę ciężko chciałem powiedzieć, że raperom z Białegostoku wyjść z cienia nawet, kurczę, Picha, nie, na całą Polskę, ale widać, uważam, że już wychodzimy wszyscy i na pewno, wiesz, powoli cały czas się rozkręcamy i dążymy do tego, żeby nie siedzieć w cieniu, tylko na każdy front, wiesz, działamy i idziemy do przodu. Idziemy do przodu, działamy, zobaczmy sobie w takim razie teledysk Picha i pozdrawiamy Białystok. A słyszałem, że kiedyś byłeś dobrze zapowiadającym się sportowcem, piłka ręczna, kariera prawie światowa. No, działo się trochę, no wiesz, grałem praktycznie, wiesz, przez 9 lat chyba już tak się wkraczało, jakby można powiedzieć małe zawodostwo, nie, coś tam się już z tego... jakby myślało się o przyszłości, nie, w związku z tym. Ale no jak wiadomo, no, nie wszędzie są ludzie, z którymi można się jakby dogadać i jakoś tak wyszło, że po prostu wybrałem inną drogę. No. A jak to wygląda ze sportem, jeżeli chodzi o Białystok, no to wiadomo, Jagiellonia, a jak tam Hetman Białystok? No wiesz, chłopaki się nie opieprzają, wiesz, działają cały czas prężnie i tam widziałem, że na tle ogólnopolskim i nie tylko, wiesz, zdobywają różne osiągnięcia i dają radę na pewno. Sekcja bokserska? No wiadomo. A jak tam u was ze sportami, właśnie takimi walkami, masz jakiegoś na przykład... Bo pamiętam też, kurczę, z Białegostoku już nie kojarzę za bardzo też właśnie kogoś związanego z rapem, który też właśnie, wiesz, jakieś MMA czy coś tam... Beszczel trenuje teraz, wiesz, Muay Thai chyba, z czego się orientuję. Beszczel kontra Popek, to by była dopiero walka, co? O, może, to wiesz, zorganizuj, wujek, tam może rap kanapa się spotkają czy coś. Nie no, ale czy ktoś by... O, czekaj. Wiesz, chłopaki z NON Connexi tam cały czas ze sportem mają dużo wspólnego, ale chyba nie walczą zawodowo. A czy ktoś jeszcze w białym z raperów? Chyba nie. Chyba, jeśli o kimś zapomniałem, to wiesz, to może moja wina, ale chyba... Huczu Hucz ma taką ksywę, że powinien być też takim trochę... On chyba bardziej tak... nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Chyba nie wiem. Nie a znam. Jaki jest, no bo ja też go nie znam tak naprawdę. Jakbyś miał go przedstawić jako twojego, bo to jest kolega twój, rozumiem, tak? Kto? Huczu Hucz. Nie znamy się. Nie znacie się? Z Huczem ja się nie znam. Nie znasz się. On nie jest z Białegostoku. Ale myślałem, że się z tego samego wydawnictwa. Nie, to on jest w tym High Time'ie. Trójmiejskie. Dobra, to znowu pomyliłem. No. To się wytnie. To się wytnie. No dobra, to pogadaliśmy trochę o sporcie, pogadaliśmy ten o muzyce, a powiedz, jak to wygląda, jak wydaje ci się, docierasz do fanów ze swoją muzyką, trafiasz, wiesz, jakby, jak masz jakiś target, wiesz, do którego nawijasz? Wiesz, no dopiero, można powiedzieć, pracuję nad tym swoim targetem i wypracowuję swoją pozycję, no cały czas tą płytą jakby staram się to potwierdzić, no i dojść do tego i wiesz, między innymi też dlatego tutaj jestem, żeby więcej osób się o mnie dowiedziało i... 500 osób skumało moją właśnie maksymalną jazdę. Skumajcie jego jazdę, zobaczmy sobie w takim razie teledysk, który pomoże wam skumać jego bazę. A widziałeś program Żywy Rap? Widziałem, nawet tam startowałem. No nie żartuj. No tak. A jak daleko doszedłeś? No właśnie to chyba ćwierćfinał był, coś takiego. O, proszę bardzo, jakoś nie skojarzyłem, czyli byłeś tam z jakąś ekipą, a nie solo. Znaczy byłem z Blaze'em, moim ziomkiem. Wiesz, tam trochę przekombinowaliśmy, wjechaliśmy, wiesz, z dubstepem, newschoolowe rzeczy.
Ale wiesz, no mieliśmy wtedy też inne rzeczy na głowie, próby do koncertów i tak dalej. Także wiesz, nie żałuję tego. A mam takie pytanie, tylko szczerze mi odpowiedz, nie? Jak się w roli jurora tam odnalazłem? Spoko, no, jak najbardziej pozytywnie, no wiesz. Jesteś kompetentną osobą, żeby tam siedzieć i oceniać młode twarze, no wiesz. Jednak tam jakoś tworzyłeś tą kulturę. Mam nadzieję, że Bilon nas ogląda i chłopaki z Dilgangu, bo coś nie dzwonią. Następna edycja. Czekam na propozycję. Wujek takim... bezrobotny, a my co? Tak jest. No, widzisz tam kogoś innego na moje miejsce? No nie, no, już wiesz, jesteś twarzą żywego rapu. Dokładnie. To zobaczycie teraz w takim razie sobie, jak kolega popracował nad ruchem scenicznym. No i słuchajcie, co do samej już płyty, maksymalnie możecie nabywać na preorder.pl, u nas na preorderze. Oczywiście zachęcam do mojego Facebooka, facebook.com/maximbstok. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Dokładnie. I u nas płyty na Facebooku tak samo. Dokładnie. Można znaleźć, wpadajcie, Rap Kanapa, przylajkować, obecny, udostępnić. Niebawem konkurs, będzie można wygrać dwie płytki z jakimś podpisem, także zachęcam do udziału. To tyle. A teraz niespodzianka. Exclusive dla Rap Kanapy. Siemano wujas. I tak to zrobię maksymalnie. Kiedy idę po ośce, słyszę Maxim, tak trzymaj. Wydaj nowy krążek i daj rap grze oddychać. To jest dla mnie ważne, a nie posty jak klikasz. To jest maksymalnie i to prosty syndykat. Nie mam magistra, zawsze łeb na karku, nietypowy kryształ. Wiem co gadać przy majku. Zakładaj fanklub albo mnie hejtuj ziom, ale weź nie żartuj, że masz większą moc. Możesz rzucać mi bluzki, próbować zmienić. Możesz mnie wkurwić, możesz na wolno zmierzyć. Możesz mi zazdrościć, że zaliczam progres. Możesz nasyłać gości i zapowiadać odwet. Możesz mnie straszyć i liczyć, że się wydyga. Możesz opowiadać bajki za plecami, obgadywać. Możesz mnie prosić, pucować, pytać o zdrowie. Możesz mi skoczyć i tak to kurwa zrobię. Ej! I tak to zrobię. Dokładnie tak, Rap Kanapa. Wezmę co moje. Gram z pasją projekt. Maksymalnie. To moja kolej. Nabrałem pewności siebie odkąd wydałem mixtape i nie chcę już wiedzieć, czy przewidujesz fiasko. Co byś nie powiedział i tak to pizdy, niezależnie od tego, czy przyniesie mi to banknot. Z moją zajawką jest jak z pewną kartą, bo wiesz co wyciągniesz, kiedy rzucisz to na audio. Już wiem, że warto, scena jest jak swój żywioł. Lirysty karambol kopie w łeb jak Kalidop. Granie na żywo w klubie, czy na zewnątrz. Dobra publiczność ładuje mnie energią. Ja mam to w sercu, gdy ty masz wyjebane, bo masz to na koncercie, jakbyś klepał kazanie. To jest pytanie, bierz, ten gorący towar mam. Dobre przesłanie, nie muszę nic tu kopiować. Możesz coś kręcić, mawiać, hipnotyzować. Część siebie daję w zamian. To moja droga. Rap Kanapa, exclusive one shot. Wujek samo zło, Maxim, maksymalnie. I tak to zrobię. Białystok, wezmę co moje. Pasją projekt. Dokładnie tak, to moja kolej.